Dajcie mi mięso jakieś, bo ja mięsa nie mam, zaraz Fikoła wykręcę. Dawaj ten kamień, dawaj hamor. No to wykręcisz Fikoła, najwyżej się zrespisz jeszcze raz, nie, Boże! Nie. Dawaj hamor! Hejka, jestem Hogaty, ty jesteś Sylo, nie? Tak, dzień dobry, witam gracza. Ty jesteś Shepard? Nie. Tu jakiś ten. Ej, bo ja muszę tylko powiedzieć, że ja jestem Steve, a to są moje laseczki. I no, siema, powiem tak. Istnieje szansa, nie wiem, panowie, pamiętacie, co się z wami stało? Bo ja kompletnie nie pamiętam, ale... Nie mam... Ale zapytajmy się... Może no, co się wydarzyło? Mi się śniło, no, że jechałem tak sobie samochodem i nagle się obudziłem. Ale nie ma czegoś, co to jest samochód? Co to jest samochód? Co to jest samochód? Ty jesteś jakiś dziwny, dobra. Halo, proszę pana, ten pan Librarian powiedział mi, wiecie co? Ja się zapytam. Ten pan powiedział mi, że... ponoć znaleźli nas kawałek dalej, bo ostatnio naszły tę wioskę pewne ataki potworów i znaleźli nas i myślą, że jesteśmy wybrańcami, że jesteśmy ludźmi, którzy... Ja słyszałem o tego gościa, co w środku w domku. Shepard, nie kradnij im po domkach! Smoki jakieś się kręcą podobno. Shepard, no nie, no patrzcie na niego! Kradnij, zostaw im te przedmioty! Zostaw to! Zostaw im, bo nas nienawidzą! Krzyczą złodziej, to. złodziej, zostaw im te przedmioty, zostaw, nie ruszaj im tych przedmiotów, to jest ich wioska, to jest rubaszne RP gramy. Słuchamy. Nie. Gość w bibliotece mówi, że smoki się tu kręcą, no. Smoki? Ponoć w Dąbrowie Górniczej są te smoki. A tam na pustyni orki biegają. Ej, dobra, wiecie co zrobimy? Bo powiedzieli, że jesteśmy wybrańcami. Dali nam tę górkę tutaj, patrzcie, tę górkę. Naciśnijcie mięsień C. Ta górka przed nami. Tak, mięsień C. Ta górka przed nami. Ponoć możemy na niej się tak, ja osadzić, osiedlić i założyć sobie swój jakiś taki ratusz, żeby nimi rządzić. Wyciąć, czy nie bardzo? Wiesz co? Myślę, że... No jedno drzewo tak, okej, okay, ale drzewo, nie zabierajmy tak im z miasta za bardzo, nie? Starajmy dobra, się dobra miasto im zachować w miarę legitne. Ale gościu. Ale musimy, ja muszę ich zapytać, bo... Zapytaj pana leśniczego, inaczej nie jesteśmy w stanie tego zdobyć, jak tylko w taki sposób. Tak, ty już pana, zdobyłeś, nie kradnij im nic, nic im nie kradnij, nic. Czy mogę pożyczyć jednego nie możesz, ziemniaczka jednego, bo inaczej nie, się nie da nie tego możesz wziąć. Nie możesz, po prostu i tyle. Zostaw mu to. Później się wymienisz, jak będziesz miał surowce, żeby się z nimi wymieniać. Nie wykorzystuj tego, że jesteśmy wybrańcami. I nie kradnij im rzeczy, dokładnie. Chodźcie najpierw, zróbmy sobie drogę na górę. I z tej góry dopiero będziemy się jakoś, wiecie, rozwijali. Tak naprawdę. Rozwijajmy samych siebie i rozwijajmy też przy okazji innych wokół nas. Musimy także droga do góry. Musimy być zbawicielami tej. Dokładnie, jesteśmy ich zbawicielami. Rubaszne RP ponoć, tak się nazywa ich wioska. O, to jest owca, to sobie łóżko z nim zrobimy. To tak? A myślałem, że drewno nam będzie też potrzebne ogólnie. Ja to bym najpierw, wiesz, wybudował jakąś... Potrzebujemy sobie najpierw zrobić Sylo nożyczki. No to później nożyczki i łóżko, dokładnie. To z tego się robi. Nie zabijaj zwierząt! Nie zabijaj zwierząt, ty pierdzielony, ty! Greenpeace cię dojedzie zaraz. Dobra, panowie, ja nauczyłem się... Ja się nauczyłem zrobić sobie... Dwa stoliki postawiliśmy po prostu. Dobra, ale nie, bo ja wezmę się do kopalni, bo ja coś czuję, że ja tutaj... A, no zrobimy kopalnię, to tak, to będzie potrzebne. Shepard, kto czyni honory pierwszego wydobycia? Ja zrobię pierwsze wydobycie. Dobra, to ty. Ja już zrobiłem, no. Nie róbmy dwóch wydobyć. Jezus, tyle już zrobił. Jest. A co zrobiłem? Gówno. Jezu, on... Kto? Kto? Kto robi secik drewni? Ja pierdolę, Sylwester! Nie, dobra. Sylo jest innym wybrańcem. Sylo jest headem. Jego wybrał taki jeden, wiesz, jest zawsze taki jeden gość w wiosce, nie? Kumasz? Jeden gość w wiosce, który robi inne rzeczy niż pozostali. I on wybrał Syla właśnie. To jest jego wybraniec. Ej, no, to dobrze wygląda. Dawaj, 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 dawaj ten kamień, dawaj hamor. Tak, dawaj hamor!
Kamień potrzebujemy. Ogólnie to chcielibyśmy rozpocząć tym dla widzów wszystkich, tak powiem, bo nagrywamy ten odcinek wspólnie. Jeden, pierwszy. Reszta odcinków nie będzie już taka wspólna, chociaż wiadomo, no niektóre będą mogły być wspólne, jakieś wiecie, tam historie, coś, ale początek będzie taki wspólny. Kop, jak masz, to kop. Kop tutaj ten kamień. A ja myślałem, że nie mogę kopać. Oczywiście, że możesz, jak już masz. Zrób. Daj ten kamień. Parę tych, no. Daj cały kamień. Podnoś sobie. Weź, bo w łeb dostaniesz zaraz ociera niechcący. Mam jeden kamień, Syro, wziąłeś wszystko! Przypomnijmy tylko, że jeżeli to taki masz. Minecraft na rubasznym RP wam się spodoba i chcecie, żeśmy go kontynuowali. Łapki w górę, subskrypcje, dzwonki, powiadomień. I chcecie jakieś modyfikacje, to przede wszystkim w komentarzach napiszcie. Nie właśnie, muszą być aż tak jako, łapki, coś w komentarzach, teraz modyfikacje napiszcie. Takie małe teraz. Powiedz, jakie są modyfikacje, off RP, małe takie off RP sobie włączę. Ponieważ jeżeli mielibyście jakiś pomysł na modyfikację, to bardzo proszę, jako naczelna osoba ogarniająca modyfikacje na tym serwerze, to chciałbym, żebyście może napisali, ponieważ ja wgrałem takie najbardziej podstawowe, czyli te, które były mówione, czyli jakieś Invitwixy i tak dalej. Nie, Invitwix w sumie nie ma, nie ma tylko Invitwixa, nieważne. No bo mam po prostu recepturki tutaj po lewej stronie, nieważne, w każdym razie. Shepard ma więcej modyfikacji niż my. Tak, oszukuję. Cicho, Ice and Fire jest na pewno wgrane, na pewno są mapki pogrywane, na pewno jest Optifine wgrane, na pewno jest... Jakie mapki są pogrywane? Widzisz jakąś mapkę tutaj? Ja widzę. Mokry jest na pewno wgrany, na pewno wgrany jest jeszcze... Na pewno jest wgrany jeszcze Project E i jest jeszcze jakaś modyfikacja ogólnie. A to Sylo jest obok mnie. Byłoby mi miło, gdybyście po prostu nowo napisywali gdziekolwiek w komentarzach, ja też będę przeglądał. No jakieś tutaj fajne mody po prostu na RP, na takie RP, RPG w sensie, nie? Jakieś takie właśnie RPGowe, jakieś fajne rzeczy. Crafty, nie chcemy, czy na coś. Na pewno nie chcemy jakichś technicznych. Shepard. Mógłbym tylko ci przerwać i powiedzieć, żeśmy tu już zrobili kopalnię taką pierwszą, po prostu stąd. Tu gdzie zaczęliśmy? Tu gdzie zaczęliśmy, no. To jest kozak. Ja sobie zaznaczę na tej mapie zaraz, że... Jak się ty zaznacza w ogóle? Jod, waypoints, new. Jod, Jezus Maria, co tu jest milion jakichś rzeczy? Jod, waypoints, new. Kopalnia. Damy jej kolor żółty. Gdzie są waypoints? Ja muszę stary, bo tutaj, ja tu w ogóle z wczorajszego Minecrafta. Manage waypoints new, name, kopalnia, nie Moira. Na ogólnie musimy to grać Minecraft, bo zapomniałem jak to się grało, więc... Ja tu Minecraftowy weteran. Tak, zesrany weteran. Brzega cały czas gram, ty mord, a z nim się nie widzę. Ej, wiecie jak się poluje na te smoki? Co mówili w o nich? No, wydaje mi się, że przede wszystkim musimy się osiedlić, a smoki to będą dopiero... smoki. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że potrzebujemy oka i nosa. Nie, nie tutaj. Oko i nosa. Oko i nosa. Oko bez nosa. Nie, tu oka bez nosa potrzebujemy. W każdym razie, jeżeli chodzi o... wydaje mi się smoki... Co jest? Jeżeli wydaje mi się, że smoki, pamiętajcie, że smoki to nie jest nasz jedyny problem w tej krainie. Pamiętajcie, że wszelkie innego rodzaju maści paskudztwa również tu są. Czytaj. Dokładnie, potwory, paszkile, wilkołaki, czytaj duchy, czytaj jakieś skarabeusze i inne gunwa. To jest. Ja nie znam całego bestiariusza tej wioski. Ja więc nie wiem skąd ty masz takie informacje, skoro nie rozmawiałeś za bardzo jeszcze ale ja bo... To, a w ogóle my się znamy? Tak, jesteśmy trzema wybrańcami. Przedstawiliśmy się nawet na początku, jak się znaleźliśmy tylko przed tą wioską. Nie. O kurde, dobrze, ktoś już pochodnie zrobił. Właśnie... Ja noszę światło w sobie. To? Jak mi się światło w sobie? Ty nie noś światła w sobie, bo my takiego światła w tobie nie widzimy. Ale trzeba pochodnie robić z zejściem na dół, ty a nie robić zejście na dół bez pochodni. No pochodnie zrobię, nie zrobiłem na dół zejścia. O krety! No, mam dużo węgla, patrz. Wiesz. Daj wągę, właśnie daj wągla na pochodnie. Masz. Trzeba właśnie pochodnie miałem, już daj zrobić. Daj te pochodnie. Musimy tu rozbić jak najwięcej pochodni w ogóle, po... Daj pochodnie, po tym swoim. Daj pochodnie. No. Gdzie ty jesteś? Ale ty gdzie w ogóle, Shepard, siedzisz tak by the way, bo... No tu, wiesz, przecież wsiadłem. Wsiadłem. Więcej ci nie dam. Musimy trochę tych pochodni dać, z tego względu, żeby się czuć bezpiecznie na tej górze i oznaczyć, że już ją przejęliśmy ogólnie, nie? Także wiecie. Spoko, oznaczę tutaj. Kopalnia. Tu jest nasza kopalnia.
No tak, tylko tak sobie mówię w sobie. W tobie on to też jest nasza tak kopalnia. W sobie mówi. Dobrze, że tam Sylwester ma swoją... przydałoby się nam. Sylwester, ja wiem, że ty jesteś pierwszy do walki. No. Masz miecz już? Kasa by się przydała jakaś. No właśnie, weź kiełbę jakąś zdobądź na zewnątrz. Idę. Słychać kiełbasę chodzącą. Jak to się robi? Daj mi scyzoryk. Ale będę zaraz tutaj. Ja to umiem, to się tak robiło. Nie, czekaj. Pałka, pałka. Dwa kije. Tak, jedna robiło. Pałka, pałka, dwa kije. Dobra, mam miecz, dobra. Ale będę wyjaśniał zaraz player. Wyjaśniaj. Rozświetl sobie drogę, gdzie tam będziesz chciał jeszcze. Wariata na górze. Ja posadziłem drzewo. Sylwester, wybuduję jeszcze dom i... I spłodzisz to tyle. Tak. Sylo, mam dla ciebie w takim razie kontrakt, ponieważ kontrakt. Że my wschodzimy do kopalni. Jako, że my schodzimy do kopalni, to ty musisz zostać na górę. Będziesz pełnił rolę takiego naszego odwiecznego przyjaciela Cartona. Bardzo dobry, bardzo dobra gosposia z niego była. To muszę zjeść coś, bo ja głodny jestem. No i właśnie, do no, tego. No my też jesteśmy podbić. Głodni. Sylwester, a wiesz jak jesteś głodny po 14 godzinach w kopalni? Jako że Jorzek jest mędrzec świata monarcha. A mogę kiełbę smażyć w piecu? Ono się nie spali? To ja ci chciałbym coś powiedzieć, żebyś zrobił. Po pierwsze chciałbym, ażebyś poszedł zapolować na pająki. Dlaczego? A to może być dla niego, wiesz, trochę mam mieczy, za szybko. Ja nie dam rady, gościu. Ale wiesz, że my jesteśmy dosyć wyczerpani po tym, jak się zostaliśmy znalezieni tutaj. Co ty robisz? Pod ja czuję moc, ruinami ja czuję moc. Jakiejś wieży. Także... Zostaliśmy, tak mi gość powiedział, że znaleźli nas Sylo, pod ruinami jakiejś wieży. Ty widzisz to, jak mam to w rączce i to ci się rozświetla tutaj, nie. Tak? Nie, tylko ja to jest rozświetlenie sam tymi pochodniami. A ja bym mówił, ale to sobie. O! Sylwester. Żelazo! Jest! Żelazo! Boże! Żelazo? W końcu! Po tylu latach kopania. Kozak! Udało się znaleźć nam żelazo. Dobra. Ja idę na górę jakieś... i idę mole? Tepać, a ty się kopnę. Daj mi to, daj mi z łukiem. Masz, czekaj, ja ci żelazo daję. Masz, cyk, żelazo. Dobra, kierunek ja się... z łukiem tu jest. Mamy idealnie na 3T. Dobra, Sylo, słuchaj mnie teraz bardzo uważnie, ponieważ mam dla ciebie misję. O 19 masz samolot do Meksyku. Nazywasz się Juan Pablo. Więc, wracając do tego, że bierzesz sobie, polujesz sobie teraz na ładne potwory. Potrzebujemy przede wszystkim zapolować na... na spidery, ponieważ spidery i ślimaki, jak będziesz, one są gdzieś tam na dole, chodzą dzisiaj po trawie, zabijaj ślimaki, ponieważ z nich wypadają slimebole. Ja już jednego slimebola mam i będziemy potrzebować chyba po prostu tych stringów, które są z pająków. Zostaw stringi. I zrobisz stringi z pająków, lasso. No muszą być coś ciekawe. Stało? Coś stało? Hiper wybuch koło mnie. No. Lasso robisz i przyprowadzasz wszelkie możliwe zwierzątka do nas tutaj, do kopalni. Na razie. Dobrze, ogólnie panowie, że w tych czasach działa już komunikacja na odległość, nie? W myślach. Ale co? To wydaje mi się, nie że to dlatego, że jesteśmy wybrańcami. Bogaty, mam problem. Słucham, jaki masz problem? Masz węgiel, bo... bo przycisło nie mam węgla, ale masz drewno na górze. A z drewna zrobisz węgiel drewny. Znaczy ja po prostu przepalę to normalnie węglem. Problemy znaczy ma gość z tym, z żołądkiem i... Gastryczne. Tak. Ej, ja będę jedzenia potrzebował, przynieść jedną kanapeczkę tu na dół. No już, albo już idę dwie. Podsmażyć. Mam chlebek, zaraz przyniosę. Ukradłeś! Nie ukradłem. Skąd masz? Ukradł. I... Ukradł. Na pewno ukradł ten chleb. Ukradł od tych ludzi na dole. Złodziej! Nie ukradł. Mamy złodzieja tutaj w ekipie. To jest? Co jest? Mamy złodzieja. Czemu to się... Dobra, robię drugi piec, bo to jest... Tego się nie spodziewałem po tobie, Shepard. Ty jesteś wybrańcem? Ja też, tak jestem. Ty zachowujesz się jak bohaterowie, superbohaterowie ja z serialu The Boys polować, dosłownie. Nie jesteś taki, jak wszyscy myślą, że powinieneś być. Tak, tak, wiem. KUN! Nie bierz konia, zostaw konia nie teraz! Zostaw konia, wiem, ale że możesz ty go... się identyfikujesz z koniem, ale... Możesz go... Sylwester, możesz go przeprowadzić, to jest całkiem dobry ja go nie ruszam na razie. Ej, ty nie, no myślę, z dysku na bazie. Co? Co? Znaczy, nie na bazie, tylko na farmie. Lion. Zostaw ich, tych wioskmenów.
Ja już nie ruszam nawet, ja tu szukam. Ja tu robię nam wejście jakiekolwiek, bo jak czekam aż się przetopi. Tylko się tak trochę cykam, nie? Ja tu robię nam ładne wejście, żeby coś tutaj ten tag jest. Do zrobię. Którego poziomu piekła mam się przekopać? Do 12. Jestem 12, na 11. Dobra. Szukaj diamentów. O, to zaraz będziesz szukał tam. Dobra, to... Szukaj diaksów. Szukaj diaksów. Najpierw to bym szukał żelaza. No, diaksów na razie szukaj, a przy okazji żelaza. Na razie to mam jeszcze jeden kilo. Właśnie, Szylo, możesz też pobawić się, tylko musisz mieć stringi właśnie. Tak. Dobra, ja robię pierwszą naszą bazę podziemną wypadową. Tutaj ja widzę przy naszej bazie, stary, widzę jednego pająka. Widziałem. Jeden to, pająk, to może, wiesz. Ale to jeden pająk może dać nam stringi. Ale od jednego pająka się zaczyna. Dobra. Najpierw jest jeden pająk, a później pająki zjadają świat. Zrobię tutaj wybuchową imprezę małą, ale... Tak było. Ale to będzie mocne. Mój pierwszy pojedynek z pająkiem. Dawaj, dawaj. Dobra, czekaj. My tutaj z Hogatym przejmujemy inne ważne rzeczy do robienia. No my zajmujemy się po prostu kopalnią i ja mówię, już zrobiłem nam przyczółek taki, z którego będziemy robili tunele. Bingo! Robimy kopalnię na tunele, szefa. Zostaw mnie. Okej? Okay? Jeszcze raz. Panie Górniku, ale go rozwaliłem ty. W tunele robimy. Jak mamy taką możliwość i nie ma dungeonów, to sieć. W tunele. Żeby to wiesz. Co to robi Fire Ogre? Uważaj na Fire Ogre! Uważaj na niego! No, nie czekaj na takich mocnych gości. Ale na start. Na niego, on sam tutaj się pojawił przed chwilą. Dobra. Zrobimy nam ładne wejście Sylwester, także proszę nie rozwalić. Nie bój się. Ogólnie tak chciałem to powiedzieć i powiedziałem sobie na początku, to pierwszy odcinek u nas jest wspólnie właśnie nagrywany w ten sposób, że mamy teoretycznie w tym samym momencie cały odcinek jest zrobiony, tak? Tylko tu chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie takie wprowadzenie. I pamiętajcie, że każdy z nas ma inną perspektywę. Możecie słyszeć, co się mniej więcej dzieje, ale ja na przykład w tym momencie jestem w kopalni. Shepard jest na przykład przy piecu. Ja Fire Ogrowi uciekam. A Sylo ucieka Fire Ogrowi, dokładnie. Każdy robi coś kompletnie innego. O, światło się zrobiło. Ej, Creeper lawa. Do was idzie. Muszę go jest lawa. Odsunąć. Idę do ciebie, Hogaty, poczekaj. Shepard jest czerwony mam proszek dla ciebie, na ścianie. Mam dla ciebie... Creeper, tu idzie koło bazy, trzeba go... No to tam go. No to nie go. Wybuch, słyszałem to. A to jest kawałek. W kopalni to słyszałem. A to jest daleko. Ja usłyszałem to w kopalni. A był wczoraj taki jeden fajny wybuch. No ja ci wybuchnę zaraz. Żelazo! Węgiel! Dobrze. Dobra, będziemy tutaj eksplorowali te kopalnie, tak, ale tak. Wiesz, złoto! Wiesz, złoto. Wiesz, nie może złota. Wiem, spokojnie. Dobra. Skończyły mi się też te. Poczekaj na mnie przy tym, ja do ciebie zaraz przyjdę, okej? Okay? Jeszcze bardzo za sekundę do ciebie przyjdę, tylko. Ja zrobię na ten czas tu piec. Właśnie, zrób piec. To jest to, o co chciałem cię poprosić. Dobra. Jak mogę zrobić sobie. No. Węgiel, wędkę, Boże, tak? Jak na barwurce. To jest. Dobra, trzy patyczki, dwie liny. Legolas! Ej, ja nie mam. Gdzie są liny? Właśnie mamy problem z kwiaty. Ha! Frajerze! Tak się bawimy. Ale jestem tutaj. Masz miecz? Jestem wybrańcem. Wiesz, mam. Czy ty masz miecz, Hogaty? Dobra, mam wędkę i co mam, mogę z tą wędką zrobić? Kamienny. A ja potrzebuję dobra. Jedzenia definitywnie. Połowić? Chodź tu. Chodź do bazy najpierw. Chodź do bazy. Ale nie do ciebie mówi! Gnoju najgorszy. Dawaj, przedawaj to. Dobra, więc tak. Po pierwsze, Hogaty... Ej, mam już łuki, dwie strzały, tak by the way. Mam dla ciebie coś. Potrzebuję jedzenia. Jedno jabłko! Czy ty... I chyba tego. Ty mózgu nie po masz? Co mi ten slime ball? Daj mi tego slime balla. No, jeden dawaj. Chleb, ja 14 godzin siedzę na dole. A ja to co? Co? Patrz, co ja wam zrobiłem. Przygotowałem dobra, wszystko. Dziękuję za to. Dobrze, dobra, Sylwester, idziemy. Że przygot... Ej, poczekaj, jeszcze, sekunda. Poczekaj, bo musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tutaj, dobra, Szepardzie, ja drogi. Ej, Fire Ogre idzie nam pod bazę. Uważaj, to nie, nie kajtuj go na bazę. Ja mu nic nie robię, ja tu tam... Tutaj zrobiłem tego, jak stanie, coś. One są w stanie robić puścić z dymem rzeczy. Tu naszą chatę, tak? Dokładnie. No, tak, tak. Także ja staraj się nie robić tego, co robisz. Dobra. Jak się robi lasso? Ze slime ballów. Czy ty już jesteś na etapie robienia lasso? Tak, dobrze. No to co ja mu powiedziałem. A, okej, okay, dobra. Jak to się robi? Zdziwiłem, że Sylo robi lasso. Ej, ja jestem dalej głodny, ja nie mam mam jednego slimebola, ale jednego to będziesz, ile to jest trzeba? Tak, potrzebujesz, już ci dokładnie mówię. Shepard, jak możesz, staraj się robić zabezpieczenia przylawowe. Dobra.
Takie wiesz, zabudowanie nad lawą po prostu. Tak, potrzebujesz na samym środku slime balla dać. No, ale pomysł mi, ja sobie przypomnę później, no. No i 3-4 sznurki. W prawym dolnym rogu sznurek i w lewym górnym rogu, tak. A, jakby wiesz. Sznurki zdobyć tak, jeszcze, dobra. Ej, Szepard, może pójdziemy w eksplorację jaskini, która jest obok nas, a nie w wydobywanie. Kiedy ryba ma branie tutaj? Tego? Jak widzisz, takie jakby, jak się tak troszkę... Poszło do dołu, mam, bo dorsza złapałem. No właśnie, no okej. Ale kozak. Dobrze. Fajne. Spróbujemy najpierw w to żelazo tutaj uderzyć. Ła! Legolas! A! Gdzie jest kolejny Legolas? Tu jest... Atakuje! Jest branie. Idę do cię. Dostał strzała, dostał. Czaj się. Dostał. Nice! Ej, musimy zasypać tę część kopalni na razie. Ej, mogłyby wyłowić na przykład, nie wiem, jakąś broń? Chociaż czekaj, tu zasypmy. Jest taka szansa, tak. Czy trzeba światło? Bo teraz nie tylko ryby wyskakują, tylko rzeczy. Trzeba zasypać część kopalni i później do niej wrócimy, nie? Jak coś. Dobra. Do tej zasypanej części. Tak, bo tu jest dużo żelaza, jak. Tak, właśnie dlatego zasypałem za tym żelazem. Dobra, ej, chodź, wrócimy od razu, damy do przetapiania sobie to. Chodź. Czekaj, tu, złoto dla zuchwały, złoto dla zuchwały. Kolejne złoto dla zuchwały. Dobra, to ja wykopuję to. Wiesz, ja dobra, ja tu idę ze świeczką. Jakieś przygotować. Nie, tu jest creeper. Weź go tam, creeper. Może chwilę boom zrobi i będzie po zabawie. Dobra, czekaj, robimy go na działko jeden. Na działko, chyba. Jeszcze? Dobra. Nice! Teamwork, kurde, baby. Teamwork. On się na ciebie, na tobie sfokusował. Mi tu rybę. No, dwa strzały dostał ode mnie, później dwa strzały od ciebie i się ma nara. Dobra. Do widzenia, chodź, gościu. Chodź, wracamy sobie do tego. Poczekaj, tu wydobądźmy to, co jest tutaj w tej jednej odnodze. I wrócimy, okej? Okay? Shepard, możemy. Dobra. W ten sposób zrobić. Dobra. Sylo, ale. Ta jedna odnoga najpierw. Szukam pająka. No szybko szukaj pająka, a jak nie, idź zabij jakieś świnki albo coś, bo naprawdę. O, to jest widzisz, bardzo... bo tu się odnoga nie akurat nie kończy. A, przygotowane, to weź nam znieść tu na dół, proszę. Nie pod sobą, nie pode mną. No, dobra. Już? Nie, do was daleko mam. Tu jest no, jeszcze... ale chodź sylowo naprawdę, bo my tutaj wydobywamy, no. Chodź po 14. A ty zaraz wrócisz na polowanie. My jedzenia potrzebujemy. No ty no, mówię, cały czas, żeby przyszedł tam przyniósł. Możesz przynieść ze skrzynką, idź, zrób skrzynkę i nam znieść tą skrzynkę i zostaw tej skrzynce. A jedną skrzynkę już zrobiłem tam. A, no to dobra, to nie musisz. Nam, to, także to nie musisz skrzynki. Dorsza wyłowię i... Możesz poprzetapiać to jeszcze. My mamy dorsze na tej górze? Czy ty zszedłeś po prostu z góry? Ja łowię. Ty złoto, no. Łowię. Dawaj złoto dla zuchwały. Uciekł mi, o ty. Mówię, to złoto pierwsze zebrałeś, możesz, jak coś, nie? Tak. Sylo, jak już mówię, możesz przetopić te to proszę. Po prostu weź jedzenie. Dobra. I nam zostaw skrzynce na przykład, nie? Tutaj na dole. Zaraz będzie wszystko. Skrzyneczce, no, dobra, żelazo do przetapiania aktualnie pójdzie. Czekaj, ja tu zrobię drugi piec, bo nie ma się co ten... No nie, myślę, że na jeden na razie, wiesz, nam wystarczy, nie mamy tyle ani węgla, ani niczego, że na dwa piece. Dobra, się ile bawić, nie? Wam no ja mam tyle wam tego przyniosę. No to zostaw na razie ten węgiel. Ten węgiel się przyda nam też na te. Dobra. Na pewno, na. Dobra. Boże. I hopsa, na pochodnie. Na Boże, na pochodnie. Dokładnie na to. Ja to zostawię też jakieś drewienko na dole, żeby coś. Dobra. Było. Czekaj, bo mi jakaś dyskoteka leci tutaj. Dyskoteka mi gra. Dyskoteka. Dobra, pyk. Ja potrzebuję kurde jedzenia, jestem tak głodny. Już idę. Po tej robocie kurde w kopalni, że to jest szok. Ej, dobra, to ja myślę, że możemy wyjść do ciebie, Sylo, tak naprawdę. My do ciebie wyjdziemy i zakończymy sobie po prostu pierwszy taki startowy odcinek, dokładnie. Pierwszy startowy odcinek już sobie zakończymy i po prostu dalej będziemy sobie poza nagrywką coś tam robić pewnie jeszcze. Tak, ale live'y dopiero będą odpalane i cokolwiek będziemy robili po tym starcie, po odcinku. Cokolwiek, tak, także... Mówię, piszcie jak najwięcej tych modyfikacji, też znaczy jak najwięcej takich... W sensie nie jak najwięcej modyfikacji, tylko kilka jakichś, nie wiem, jeszcze ze dwie, trzy modyfikacje, może takie, które mogą się fajnie przydać do takiego RPG, RP stylu rozgrywki. Tak jak właśnie są te smoki, coś. Kiedyś możemy... O Jezu, jak tu jasno mi się zrobiło przed chwilą przed oczami. Jezus Maria, dziękuję bardzo. Możemy, dziękuję bardzo. Macie, czekaj. Ewentualnie... A tu się ciemno teraz zrobiło. Rybki paczek przerobił, ty. Gościu, wszystko jest. O Jezu, czekaj, bo mi oczy wysadzają normalnie się. Dawaj po tutaj. Tym, po wyjściu z kopalni. Ale to pięknie wygląda. Teraz. Ja pierdziele. Co tam pływa w ogóle? Ej, co staw tę wędkę? Ta złapana przynęta. Ej, pa, Sylo, haha, pa jaki tuchet obok.
Halo? Mol. No kret. Dobra, proszę państwa, myślę, że na dzisiaj panowie zakończymy naszą przygodę. Myślę, że chwilę odpoczynku nam się na pewno przyda, a już niedługo w kolejnych przygodach na pewno ulepszymy się. Tak, to już zobaczycie już na naszych kanałach. I to, co kto będzie już robił, to już każdego z osobna będzie tak naprawdę zależało. Ej, tu jest jakaś plaga tych moli. Patrzcie na to. Shepard normalnie poluje na mole na dole. Po co ich ubijać? Ja ubijam magoty. Wiecie, niektórzy zaczynali od ścierwojadów czy wilków. A niektórzy od kretów. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek pierwszy wejściowy na serwer Rubaszne RP. Dokładnie. Także mam nadzieję, że dziękuję wam się spodobał. Serdecznie. Dokładnie. No to trzymajcie się na razie. Do następnego. Hello. Hejka.